Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wrócili do szkół. Opóźnienie przy pracach związanych z kolejową ósemką to wina Konrada Frysztaka, twierdzi Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Przyszły mrozy. Jak zabezpieczyć się przed zimnem? Dorota Golińska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na informacje telewizji Dami. W poniedziałek uczniowie klas od 1 do 3 szkół podstawowych wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach. Powrót będzie odbywał się w reżimie sanitarnym. Starsi uczniowie po feriach nadal uczestniczą w nauczaniu zdalnym. Szkoły przed feriami prowadziły zajęcia dla oddziałów przedszkolnych, były więc też przygotowane na powrót starszych uczniów. Przygotowaliśmy się pod względem obostrzeń sanitarnych, które obowiązują. One w dużej mierze są zbieżne z tym, które obowiązywały wcześniej. W tej chwili dodatkowe wietrzenie sal, izolacja klas, nauka każdej klasy w odrębnej sali miała wcześniej także miejsce, więc to nie były rzeczy nowe. Podejmując decyzję o powrocie dzieci do szkół, minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że szkody z nieprzebywania uczniów z klas 1-3 w grupie rówieśniczej nie równoważą w ocenie rządu ryzyka pandemii. Szkoła tętni, żyje od godziny 7, przed 7 pierwsi uczniowie do szkoły zaczęli docierać. Dużo radości w oczach, staramy się przestrzegać obostrzeń, mamy nadzieję, że uda nam się przepracować już ten okres do wakacji bez większych problemów. Powrót dzieci w klasach 1-3 to jedyna zmiana, jaka nas czeka przez najbliższe 2 tygodnie, bowiem pozostałe ograniczenia zostały przedłużone, przynajmniej do 31 stycznia. Biorąc pod uwagę, że pandemia trwa już prawie rok, uczniowie nauczyli się funkcjonować w reżimie sanitarnym. Do września, październik szkoła nie stała się ogniskiem rozprzestrzenienia COVID-a. Ufamy, że tak będzie dalej przy zachowaniu tych wszystkich obostrzeń, dystansu. Dzieci już w tej chwili wchodząc do szkoły, one wiedzą, że albo dezynfekują, tutaj jest większy nacisk położony na mycie dłoni po prostu, tak, bo te środki też niektóre były dość ostre, uczulały, więc to już dzieci mają wypracowane we krwi, widać, że i Państwo, rodzice duże w tej kwestii dużą pomoc i pracę wykonali. Do 31 stycznia pozostają zamknięte m.in. bary i restauracje. Zamknięte będą też siłownie, kluby fitness i stoki, a hotele będą dostępne dla medyków. Będą też funkcjonowały hotele pracownicze. Finansowanie kolejowej ósemki zostało w ostatnich tygodniach wstrzymane, a inwestycja przechodzi kontrolę. Opóźnienia przy inwestycji, zdaniem posła Marka Suskiego, są winą posła Konrada Frysztaka z Koalicji Obywatelskiej. Poseł Marek Suski w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Dami zarzuca posłowi Koalicji Obywatelskiej Konradowi Frysztakowi, że to on ponosi odpowiedzialność za ewentualne opóźnienia. Dlaczego? Jak twierdzi Suski, gdyby nie poseł Konrad Frysztak, reprezentacja Centrum Unijnych Projektów Transportowych nie dowiedziałaby się, że wykonawca wszedł na teren prac bez niezbędnych pozwoleń. Poseł Frysztak tydzień temu alarmował o zawieszeniu dotacji na budowę trasy kolejowej numer 8. Zarzucał nawet panu, że nie dopilnował pan tej inwestycji. To ja zapytam, dlaczego zawieszono finansowanie i kiedy sprawa może zostać wyjaśniona? No, głównie dlatego, że pan Frysztak donosił, że rozpoczęto pracę. I to, tak można powiedzieć, reprezentacja Unii Europejskiej, jak się dowiedziała, że poseł Frysztak, Gazeta Wyborcza, piszą o tym, że wykonawca wszedł na budowę, a jeszcze nie ma wszystkich zgód, no to powiedziała, w takim razie do wydania wszystkich zgód zawieszamy finansowanie. Jak zaznacza poseł Marek Suski, wszelkie zgody na pracę zostały już wydane, choć faktycznie uzyskano je dopiero 4 tygodnie temu. Na zarzuty posła odpowiedział Konrad Frysztak. W listopadzie ubiegłego roku, w pierwszych dniach listopada 2020 roku, Centrum Unijnych Projektów Transportowych wszczęło postępowanie kontrolne. O wynikach tego postępowania poinformowałem ja w pierwszych dniach stycznia, ponieważ informacja ta była niejako informacją, która dotychczas nie ujrzała światła dziennego. To nie znaczy, że ten, kto informował 2 miesiące po rozpoczęciu kontroli, jest czynnikiem, który wpłynął na wynik tej kontroli. To dziś Marek Suski jest odpowiedzialny za inwestycje linii kolejowej, jest odpowiedzialny politycznie. Jako polityk partii rządzącej bierze odpowiedzialność za PKP PLK. Poseł Frysztak zaznacza także w swojej odpowiedzi, że dobro inwestycji, jaką jest kolejowa ósemka, leży mu na sercu, jako że mowa o pracach na terenie regionu radomskiego. I to nie jest tak, że kiedy będziemy siedzieć cicho i nie mówić o tym, że coś jest źle na budowie linii kolejowej, to stanie się coś dobrego. Jest wręcz przeciwnie. To dziś od klasy politycznej, od polityków wszystkich partii zależy to, czy ta inwestycja zostanie w terminie oddana do użytku. Czy będzie tak, że przyjdzie jeden z urzędników, który ma odebrać te 2 wybudowane przepusty bez pozwoleń i powie, że się na to nie zgadza, a co za tym idzie, radomianie dalej
będą musieli jeździć do Warszawy autobusem do Warki, a z Warki przesiadać się do pociągu. Dofinansowanie na inwestycję, jaką jest przebudowa kolejowej ósemki z Unii Europejskiej, wynosi około miliarda złotych. Zima atakuje, temperatura do minus 20 stopni. W najbliższych dniach przypomnimy sobie, jak wygląda prawdziwa zima. Co zrobić, żeby nie zmarznąć i ochronić się przed mrozem? Ostatnie dni w Polsce to mroźne oblicze zimy. Trzeba pamiętać, że zimno jest niebezpieczne dla osób starszych oraz tych, które mają problemy z nadciśnieniem. W zimie notuje się więcej zawałów serca i udarów mózgu. A to dlatego, że niska temperatura powietrza zwiększa ciśnienie tętnicze krwi, a poza tym w zimie występują duże wahania ciśnienia atmosferycznego, co również wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Najbardziej narażona na niskie temperatury ciała jest nasza skóra. Musimy pamiętać, że już przy 10 stopniach już lub niżej spada jej naturalna funkcja ochronna. Na odmrożenia najbardziej są narażone nieokryte części ciała. Uszy, nos, policzki, także palce nóg i rąk, stopy. Należy stosować tłusty krem, by nie narażać delikatnej skóry na odmrożenia. W mroźne dni należy również zrezygnować z restrykcyjnej diety. Jeśli chodzi o dietę, powinniśmy spożywać pokarmy z dużą zawartością takich pierwiastków jak selen, cynk czy żelazo. Selen poprawia w zimie naszą kondycję, cynk naszą odporność i chroni nas przed zachorowaniem na grypę, a żelazo poprawia nasze samopoczucie. Powinniśmy również spożywać duże ilości kwasów nienasyconych omega 3 i 9 oraz spożywać pokarmy systematycznie, na przykład co 3 godziny, aby przyspieszyć przemianę materii. Cięższe ubrania, więcej warstw. Oprócz podstawowych rzeczy takich jak szalik, rękawiczki czy nieprzemakalne buty, powinniśmy zamiast jednego grubego swetra ubrać 3 bluzki, tak żeby tworzyła się między nimi izolacja i tam gromadzi się ciepło. W zimie bardzo ważne jest, żeby się nie przegrzewać. Podczas wysiłku nasze mięśnie wytwarzają dużo ciepła, które nie ma gdzie się ulotnić, bo chroni nas ubranie. Temperatura rośnie, a organizm uruchamia naturalną reakcję. Zaczyna się pocić. Jeżeli nasze ubrania zaczną być mokre, wtedy bardzo szybko może dojść do wychłodzenia organizmu. Aktywność fizyczna w okresie zimowym powinna być bezpieczna, aby nie zrobić sobie krzywdy. Dlatego też zalecane są zwykłe spacery. Oczywiście możemy połączyć wysiłek fizyczny z zabawą, wyjeżdżając na narty lub idąc na łyżwy. Podczas mroźnej pogody należy pamiętać też o tym, że wzrasta zanieczyszczenie powietrza. Publikacja z deserami, przetworami i przekąskami na bazie grójeckiego jabłka to efekt projektu Jabłko na Widelcu, w którym udział wzięły koła gospodyń wiejskich z powiatu grójeckiego. W piątek 15 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu odbyło się podsumowanie projektu dla kół gospodyń wiejskich pod nazwą Jabłko na Widelcu – dziedzictwo największego sadu Europy na Mazowszu. Celem projektu była promocja lokalnych produktów jabłkowych z grójecko-wareckiego zagłębia, tak zwanego największego sadu Europy. Efektem finalnym projektu była publikacja z przepisami. Przyznam szczerze, że jestem bardzo zadowolony z tej publikacji. Przepiękne zdjęcia, przepiękna oprawa. Część z tych produktów mieliśmy też okazję próbować, degustować przy okazji Światowego Dnia Jabłka, więc też można spokojnie powiedzieć z czystym sumieniem, że w tej publikacji są również zawarte wspaniałe dania z jabłkiem, czasem jabłkiem grójeckim, czyli tym jabłkiem, które posiada certyfikat europejski. Publikacja zawiera zbiór przepisów zup, deserów, przystawek na bazie jabłka, które stworzyły koła gospodyń wiejskich z powiatu grójeckiego. Nasz przepis na pesto z jabłek, ognista włoszka, no to był taki naprawdę eksperyment kulinarny, połączenie smaków włoskich, suszonych pomidorów, oliwy i naszych jabłek grójeckich i dostał pierwszą nagrodę w konkursie Jabłko na Widelcu, także naprawdę ten eksperyment nam się udał. Schodzi nam każda ilość, w okolicy Świąt Bożego Narodzenia no, sprzedałyśmy tego kilkaset słoików. 5 produktów biorących udział w konkursie zostanie zgłoszonych do sieci dziedzictwa kulinarnego Mazowsze. Mamy wspaniałą białą kiełbasę, którą robiłyśmy na poprzednie spotkanie w Warce. Jest to biała kiełbasa z jabłkami. Mamy też wspaniały, najlepszy chyba przepis, który koleżanka nam wypróbowała teraz w Warce. Jest to super bigos i nikt by nie uwierzył, że to jest bigos, tylko rzeczywiście z jabłek. Wspaniałych oczywiście grójeckich w połączeniu z jakimś pomidorkiem, ale wspaniale smakuje i na pewno jeszcze zachwyci w przyszłym roku i będziemy starały się jeszcze coś wymyślać.
że na pewno na tym nie poprzestaniemy, co w tym roku. Koła gospodyń wiejskich, których przepisy zwyciężyły, poza możliwością umieszczenia swoich przepisów kulinarnych w wydanej publikacji, otrzymały nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez samorząd Mazowsza w wysokości 10 000 zł. Radio Rekord FM kolejny raz osiągnęło najwyższy wynik udziału w czasie słuchania na radomskim rynku radiowym. Od lipca do grudnia nasze rodzime radio osiągnęło ponad 22% udziału w Radomiu i 32,5% w powiecie radomskim. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Radio Track Kantar Polska. Dzięki wiernym słuchaczom Radio Rekord od kilku lat przoduje wśród najchętniej słuchanych stacji radiowych w Radomiu. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Radio Track Kantar Polska za okres od lipca do grudnia 2020 roku. Za rodzimą rozgłośnią radiową jest RMF FM i Radio SK. W Radomiu Radio Rekord jest liderem z wynikiem ponad 22%. Na drugim miejscu plasuje się RMF FM z wynikiem 17,3%, a na trzecim Radio SK mając prawie 13,7%. Tuż za podium znalazło się Radio Z z wynikiem 11,5%. W powiecie radomskim też prowadzi Radio Rekord ze świetnym wynikiem ponad 32,5%. Na drugim miejscu mamy Radio SK z wynikiem ponad 19,7%, a na trzecim RMF FM z wynikiem 15,6%. Radio Z z wynikiem 9,2% znalazło się tuż za podium. Wyniki powstały na podstawie badania Radio Track Kantar Polska Radom w grupie wiekowej między 15 a 75 rokiem życia. Wskaźnik to udział w czasie słuchania przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli. W sobotę w radomskiej katedrze odbył się pogrzeb Adama Wasilewskiego, wieloletniego nauczyciela języka polskiego i wicedyrektora 6. Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. To już wszystko w tym wydaniu informacji. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na prognozę pogody.